100 osób. Uczestników organizowanego przez powiat lwówecki spływu kajakowo-pontonowego rzeką Bóbr spędziło ostatni dzień wakacji w sposób bardzo aktywny. Spływ z Wlenia do Lwówka Śląskiego był okazją nie tylko do przeżycia wspaniałej przygody, poznania okolicy z zupełnie innej perspektywy, ale także do integracji. Władze powiatu lwóweckiego od lat stawiają na promocję aktywnego stylu życia i na rodzinne spędzanie czasu, co potwierdza w rozmowie z nami starosta lwówecki pan Daniel Koko. Dokładnie tak, dlatego, żeby nasi mieszkańcy, nasze rodziny mogły się w weekend przy walorach naszych pięknych terenów aktywnie wypoczywać, spędzać wolny czas z rodzinami, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kolegami z pracy, w ramach też takiej wspólnej integracji. Po drodze będziemy mijać przepiękne nasze okoliczne tereny, poznawać walory turystyczne i będziemy przede wszystkim bardzo dobrze się bawili. O to, jak zachowywać się podczas spływu, żeby był on bezpieczny, zapytaliśmy jednego z zabezpieczających wydarzenia ratowników WOPR. No przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na to, co znajduje się w wodzie, czy nie wpływamy na jakieś przeszkody, czy dać wodę, czy nie ma jakichś kamieni pod spodem. Zwracać uwagę na uczestników obok siebie, widzieć, czy tak samo zachowują się bezpiecznie. Przede wszystkim jest to spływ kajakowy, jest to zabawa na wodzie, więc wymagana jest tutaj trzeźwość umysłu i zachowań. W związku z tym od uczestników także oczekujemy pewnej trzeźwości podczas tego spływu. Ponadto, tak jak powiedziałem na początku, zwracamy uwagę na wszystkich dookoła, tak? Czyli dbamy wspólnie o nasze bezpieczeństwo. Jest to nasza duża grupa, jest prawie 100 osób na tym spływie, tak? Także wszyscy musimy o siebie wspólnie zadbać. Radości z dużego zainteresowania tą formą wypoczynku nie kryje starosta lwówecki. Cieszę się, że impreza ma tak mocny charakter, że tak dużo osób przybyło dzisiaj na ten spływ. Jest to przede wszystkim promocja naszego całego euroregionu Nysa i tej części przygranicznej w ramach wspólnego projektu Promocja aktywnej turystyki w powiecie lwóweckim i w mieście Zaslesz.